Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witamy Państwa. Jeszcze nie rozpoczął się na dobre sezon i właściwie trudno rozprawiać o szansach poszczególnych drużyn. Zgadzam się z Tobą. Za wcześnie jest jeszcze na to, żeby mówić o pucharach i tytułach mistrzowskich. I rozpoczyna się spotkanie. Ustawione już szyki obu zespołów i teraz pytanie, kto pierwszy popełni błąd? Lopez Recarte. Rozciągnął teraz blok defensywny tym rajdem. Skutecznie w obronie. Mateja Kezman. Hernando Torres. Czy będzie bramka? Ach, jest! A zatem obejmują prowadzenie. Niesamowity gol! Wszystko co najlepsze w piłce nożnej tu właśnie było na boisku. Pełne zawodowstwo, brawo! Jeden do zera i wznowienie gry od środka. Xavi Prieto. Galindo. Antonio Lopez. Martin Petrov. Mateja Kezman. Zdecydowanie zabrakło precyzji w tym dograniu. Atak dużą liczbą graczy. Świetna sytuacja. Kosztinia. Manisz. Hernando Torres. Udane zagranie obrońcy. Hernando Torres. Znakomite podanie. Hernando Torres. Gol, 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 gol. Ten gol daje im dwubramkową przewagę. Strzelił już dziś dwie bramki, ale myślę, że wciąż jest nienasycony. Pokazali, na co ich stać, ale ja myślę, że oni kontrolowali tę grę przez większość czasu. Hernando Torres. Są pewni swojego sukcesu przed własną publicznością. Taka presja wcale im nie przeszkadza, wręcz dodatkowo motywuje. Jesteśmy świadkami piłkarskiego unisono. Doskonały odbiór. Hernando Torres. Za mało ruchu, nie bardzo jest do kogo dograć. Zagrywa w pole karne. Xavi Prieto. Martin Petrov. A teraz Kezman. Ładne, prostopadłe podanie do kolegi. Javier Garrido. Ależ imponujący rajd. Nikt nie był w stanie go powstrzymać. Tylko jedna minuta doliczonego czasu gry. Hernando Torres. Znakomite podanie. Mamy przerwę. I raz jeszcze chwila przypomnienia najlepszych sytuacji z pierwszej połowy. Przez całą pierwszą połowę kontrolowali grę i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja mogła ulec po przerwie. Trener rzeczywiście doskonale przygotował ich do tego meczu. Pierwsze 45 minut kończy się rezultatem 2 do 0. Zastanawiam się, podobnie jak i Państwo, czy ta druga połowa zmieni obraz gry na boisku? Zobaczymy zatem, co przyniesie nam druga połowa. Mateja Kezman. Świetnie, będzie okazja! Mateja Kezman. Co za gol! Proszę Państwa, kolejny gol czyni to zwycięstwo znaczniejszym
a na pewno radośniejsze. Świetne, precyzyjne wykończenie. No pięknie, 3-0, wysokie prowadzenie. Xavi Prieto. Świetnie podał. Uderza na bramkę. Bardzo groźny był ten strzał, ale niecelny. Strzał niezłe, naprawdę niezłe zagranie. Myślę, że dobrze się zdecydował. Kosztinia. Mateja Kezman. Udanie prostopadle. Xavi Prieto. Wciąż pozostają przy piłce. Diego Rivas. Znakomicie, szansa. Pewnie w obronie. Groźna piłka. Będzie szansa. Świetnie wybijają obrońcy. Martin Petrov. Ale świetnie wybrał. Jak znakomicie przechwycił. Xavi Prieto. Diego Rivas. Xavi Prieto. López Recarte. Juanito. Czy będzie dośrodkowywał? Pole karne. Będzie dośrodkowanie. Jest w polu karnym. Hernando Torres. Ach, ależ było blisko. Ten strzał otarł się o poprzeczkę. Nie wiem, czy widziałeś, co się stało. Cała ławka rezerwowych zerwała się na nogi, a później złapała się za głowę. Musi skupić się na dokładności swoich zagrań. Znakomicie teraz w obronie. Ależ ładne, długie podanie za plecy obrońców. O, był tam faulowany. Ewidentny faul na żółtą kartę. Nawet najlepiej ustawiony mur. Ale na takie uderzenia to nawet szkoda powtórki. Nie wiem, nie mogę się nawet domyślić, co on chciał zrobić z tą piłką. Przestrzelić w takiej sytuacji to dramat. A więc kończy się to spotkanie, po którym będę musiał oszczędzać gardło. I myślę, że podobnie też czują się kibice obu zespołów. Oto, co dziś działo się na boisku. Pokazali dziś ogromny hart ducha i wolę walki. Dziękuję Ci, Włodku, za wspólny komentarz z dzisiejszego meczu. Za uwagę dziękuję Państwu Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Do usłyszenia.